Tego rajdu trzeba dorosnąć. Brian jechał ten rajd chyba 11 raz. On jest bardziej chyba już rzeszowianinem niż Francuzem. Trzeba nabrać tu doświadczenia, nic więcej. Nie będziemy jechać jakoś arcyszybko rajdu. Chcemy być na mecie, bo to są bardzo ważne dla nas punkty do Mistrzostw Polski. I cel nadrzędny to są Mistrzostwa Polski. Muszę sobie poradzić tak naprawdę z głową i cały ten rajd jechać z głową, z chłodną głową, mimo tego upału, który jest. Wypadliśmy z drogi przy 170 na godzinę, bo samochód nie skręcił. Cud, że było pole i wyprostowałem po prostu i pojechaliśmy na wprost, bo mogłoby się skończyć źle. Amortyzatory się zamykały, więc samochód po prostu skakał po całej drodze, więc jechaliśmy wolniej, żeby tylko dojechać do mety. No ja już naprawdę chcę jutrzejszy dzień. Wszystko chłopaki naprawili, w ogóle brawa dla nich. To jest super ekipa. Kapcie, 3 minuty w plecy, takie nie czasu sportowego netto w czystej walce, tylko po prostu z pecha, no nic, niczego więcej. Ja kalkulowałem i opisywałem sobie sezon cały, co będę robił i kiedy, to ten rajd spisałem na straty, tak? Więc 2 wygrane rajdy, teraz 8 punktów w trzecim, połowa sezonu, mamy 22 punkty zapasu. To jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie i miło, więc teraz jakby mam zamiar 3 następne wygrać. Także cieszę się bardzo, do zobaczenia na Dolnym Śląsku.